Jeśli chcesz wbić w ścianę gwóźdź, żeby powiesić zdjęcie lub obraz, będzie Ci do tego potrzebna drabina. Kąt przystawania jej do ściany wyznacza nie tylko wysokość, na którą trzeba oprzeć drabinę, ale także jej stabilność. Jeśli kąt będzie za mały, drabina nie będzie stabilna i się przewrócisz. W tej lekcji pokażę Ci, jak obliczać długości kątów i boków w trójkącie, gdzie tym układem może być również drabina, ściana i. Podłoga. Sinus pewnego kąta ostrego wynosi 4 piąte. Czy mając tylko te dane, da się wyznaczyć dokładne wartości kosinusa i tangensa dla tego kąta? W pierwszej chwili możesz uznać, że oczywiście. Przecież wystarczy znaleźć odpowiednie wartości w tablicach trygonometrycznych. Jest jednak pewien problem. W ten sposób znajdziesz tylko wartości przybliżone. Można jednak wyliczyć wartości dokładne. Wiesz już, że sinus kąta alfa to stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw tego kąta do długości przeciwprostokątnej. Znamy ten stosunek. Wynosi 4 piąte. Narysujmy trójkąt prostokątny. Zaznaczmy w nim kąt ostry na przykład tutaj i nazwijmy go alfa. Czy potrafisz podać przykładowe długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa i przeciwprostokątnej tak żeby ich stosunek wynosił 4 piąte? Najprościej przyjąć, że to 4 i 5. Wtedy sinus kąta alfa, czyli y przez c wyniesie właśnie 4 piąte. Zauważ, że to nie jedyne długości boków, które dadzą nam taki stosunek. Identyczny uzyskamy, przyjmując za długości odpowiednio 8 i 10, 12 i 15, 16 i 20. Takich par boków można by znaleźć nieskończenie wiele. Jeśli jednak iloraz ich długości pozostawałby stały, to wszystkie te trójkąty byłyby do siebie podobne, a w trójkątach podobnych Wszystkie kąty są takie same. Stąd wszystkie trójkąty, jakie moglibyśmy wybrać, miałyby taki sam kąt alfa. Zapamiętaj to. Jeśli w trójkątach odpowiednie boki są proporcjonalne, to wartości funkcji trygonometrycznych w tych trójkątach będą takie same. Zajmiemy się przypadkiem, w którym odpowiednie długości boków mają 5 i 4. Naszym celem jest wyznaczenie pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta alfa. Zacznijmy od cosinusa. To stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa do długości przeciwprostokątnej. Znamy długość przeciwprostokątnej. Gdybyśmy tylko policzyli długość tej przyprostokątnej, to moglibyśmy obliczyć zarówno wartość cosinusa, jak i tangensa. Czy wiesz jak to zrobić? W trójkącie prostokątnym znając długości dwóch dowolnych boków, zawsze długość trzeciego możemy obliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Jeśli go nie pamiętasz, obejrzyj filmy o tym zagadnieniu. Oznaczmy długość tej przyprostokątnej literą x. Stwierdzenia Pitagorasa mamy. 4 do kwadratu dodać x do kwadratu równa się 5 do kwadratu. Otrzymujemy 16 dodać x kwadrat równa się 25 a z tego wynika, że x kwadrat to 9. Jaką liczbę należy podnieść do kwadratu aby otrzymać 9? 3 lub minus 3. Pamiętaj jednak, że jesteśmy w geometrii więc długości boków nie mogą być ujemne. Wybieramy zatem dodatnie rozwiązanie. Długość tego boku to 3. To ile wynosi cosinus alfa i tangens alfa? Oblicz samodzielnie. Kosinus alfa to 3 piąte a tangens alfa to 4 trzecie. Istnieje jeszcze jedna metoda dzięki której możesz obliczyć kosinus kąta alfa wiedząc że to kąt ostry i że jego sinus to 4 piąte. Wystarczy przypomnieć sobie że sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa to 1. To wzór poprawny dla każdego kąta. Znamy sinus alfa. To 4 piąte. Wstawmy tę wartość do równania. Otrzymamy 4 piąte do kwadratu. Dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. 4 piąte do kwadratu to 16 16,25. Do tego dodajemy cosinus kwadrat alfa i ta suma wynosi 1. Przerzucamy 16 16,25 na drugą stronę równania i otrzymujemy. Kosinus kwadrat alfa równa się 1 odjąć 16 dwudziestych piątych, czyli 9 dwudziestych piątych. Jaką liczbę należy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 9 dwudziestych piątych? pierwiastek z 9,25 lub minus pierwiastek z 9,25. Pamiętaj jednak, że w trójkącie prostokątnym kosinus kąta ostrego nie może być ujemny. Poprawną odpowiedzią jest zatem pierwiastek z 9,25, a to 3 piąte. Zobacz, otrzymaliśmy ten sam wynik co poprzednią metodą. A jak obliczyć tangens alfa? To inaczej sinus alfa podzielić przez cosinus alfa, czyli 4 piąte podzielić przez 3 piąte. Mnożymy zatem 4 piąte przez 5 trzecich i mamy 4 trzecie. Gotowe! Znowu taki sam wynik jak poprzednio. To mam teraz zadanie dla Ciebie. Kosinus kąta ostrego alfa to 12 /13. Oblicz sinus alfa i tangens alfa. Wybierz metodę, która jest dla Ciebie łatwiejsza. Ja zacznę od metody z rysunkiem. Rysuję trójkąt prostokątny i zaznaczam w nim kąt ostry alfa. Z treści zadania wiem, że kosinus alfa to 12 /13. Kosinus alfa to stosunek długości przyprostokątnej przy kącie alfa i przeciwprostokątnej więc przykładowa długość tego boku to 12 a przeciwprostokątnej 13. Do obliczenia wartości sinusa i tangensa potrzebuję długości tego boku. Oznaczę ją literą x. Korzystam z twierdzenia Pitagorasa. x do kwadratu dodać 12 do kwadratu to 13 do kwadratu. Otrzymujemy zatem x do kwadratu dodać 144 równa się 169. Oznacza to, że x do kwadratu to 25. Wiemy, że 5 do kwadratu to 25 i minus 5 do kwadratu to 25. Jesteśmy w świecie geometrii, w którym długości nie mogą być ujemne, więc wybieramy dodatnie rozwiązanie. Długość tego boku to 5. Sinus kąta alfa jest zatem równy 5 trzynastym a tangens alfa to 5 dwunastych. Ten sam efekt można uzyskać korzystając z jedynki trygonometrycznej czyli ze wzoru sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Znamy wartość kosinusa alfa. Wynosi 12 trzynastych. Podstawiając tę wartość do wzoru otrzymujemy że sinus kwadrat alfa dodać 12 w nawiasie do kwadratu równa się 1. Kwadrat ułamka 12 to 144/169 i to dodać sinus kwadrat alfa równa się 1. Od obu stron równania odejmujemy 144/169, zatem sinus kwadrat alfa równa się 25/169. To ile wynosi sinus alfa? 5 trzynastych. Ujemne rozwiązanie odrzucamy, bo wartość sinusa w trójkącie prostokątnym nie może być ujemna. Tangens alfa to inaczej sinus alfa przez cosinus alfa, czyli w tym przypadku 5 trzynastych podzielić przez 12 trzynastych. Mnożymy zatem 5 trzynastych przez 13 dwunastych i mamy 5 dwunastych. Gotowe. Masz takie same wyniki? To elegancko! Jeśli nie, to się niełam. łam. Obejrzyj film raz jeszcze i poszukaj, gdzie masz błąd w obliczeniach. Przejdźmy dalej, bo mam ci jeszcze coś do pokazania. W pewnym trójkącie prostokątnym tangens kąta ostrego alfa wynosi 2 trzecie, ile wynosi sinus alfa i cosinus alfa? Spróbuj obliczyć je samodzielnie. Podpowiem. W tym przypadku warto skorzystać z metody z rysunkiem. To jest trójkąt prostokątny. Zaznaczmy w nim kąt ostry i oznaczmy go literą alfa. Przypominamy sobie, że tangens alfa to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa do drugiej przyprostokątnej. Widzisz że tangens z tego kąta będzie wynosić 2 trzecie jeśli przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta alfa będzie mieć na przykład długość 2, a druga przyprostokątna 3. Do wyznaczenia sinusa alfa i cosinusa alfa potrzebujemy długości przeciwprostokątnej. Oblicz ją samodzielnie korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Jeśli długość przeciwprostokątnej oznaczymy jako x, to po podstawieniu danych do równania otrzymamy 2 do kwadratu dodać 3 do kwadratu równa się x do kwadratu. To daje nam 4 dodać 9 równa się x do kwadratu, czyli x do kwadratu równa się 13. Ile zatem wynosi długość przeciwprostokątnej? Pierwiastek z 13. Ujemne rozwiązanie odrzucamy, bo długości nie mogą być ujemne. Sinus kąta alfa wynosi zatem 2 podzielić przez pierwiastek z 13, a po usunięciu niewymierności zmianownika 2 pierwiastki z 13 podzielić przez 13. A ile wynosi cosinus alfa? 3 podzielić przez pierwiastek z 13, czyli 3 pierwiastki z 13 podzielić przez 13. Zmarzę teraz te obliczenia, żeby pokazać Ci drugą metodę rozwiązania tego zadania. Skorzystajmy z zależności między funkcjami trygonometrycznymi. Wiemy, że tangens alfa to 2 trzecie. Wiemy też, że to inaczej sinus alfa przez cosinus alfa, a z treści zadania wiemy, że ten iloraz to 2 trzecie. Mnożąc obie strony przez cosinus alfa otrzymamy, że sinus alfa to 2 trzecie razy kosinus alfa. Teraz skorzystajmy z jedynki trygonometrycznej. Sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa to 1. Wstawmy do tego równania w miejsce sinusa 2 trzecie cosinus alfa. Otrzymamy cosinus kwadrat alfa. Dodać 2 trzecie cosinus alfa do kwadratu, nie możemy tu zapomnieć o nawiasie, równa się 1. Uprośćmy wyrażenie po lewej stronie. Cosinus kwadrat alfa przepisujemy i do tego dodajemy 4 dziewiąte cosinus kwadrat alfa. Ta suma wynosi 1. Kosinus kwadrat alfa, dodać 4 9 cosinus kwadrat alfa to 13 9 cosinus kwadrat alfa i to wynosi 1. Podzielmy obie strony równania przez 13 9. Otrzymamy kosinus kwadrat alfa równa się 9 13. To ile wynosi kosinus alfa? Pierwiastek z 9 13. Ujemne rozwiązanie oczywiście odrzucamy, bo kosinus w trójkącie prostokątnym nie może być ujemny. Pierwiastek z 9,13 to 3 przez pierwiastek z 13, zatem cosinus alfa to 3 pierwiastki z 13 przez 13. Teraz sinus alfa. Wiemy, że to 2 trzecie cosinus alfa. Skoro cosinus alfa to 3 pierwiastki z 13 przez 13, to sinus alfa wynosi 2 trzecie razy 3 pierwiastki z 13 przez 13, a to po obliczeniu daje nam 2 pierwiastki z 13 przez 13. Widzisz, że otrzymaliśmy takie same wyniki. Wszystko się zgadza. Druga metoda jest nieco bardziej czasochłonna, ale warto ją znać. Teraz rozpracowywanie funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym na pewno nie ma już przed Tobą tajemnic. Gratulacje! Znając wartość jednej funkcji trygonometrycznej któregoś z kątów ostrych trójkąta prostokątnego, można obliczyć wartości pozostałych. Ten dział dotyczy tożsamości trygonometrycznych. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej Pistacja TV.